Kiedy na zajutrz, około pół do trzeciej, chłopcy zaczęli kolejno po cichutku wsuwać się przez furtkę na plac broni, zaraz przy wejściu, na wewnętrznej stronie płotu, dostrzegali wielki arkusz papieru przybity do desek czterema ogromnymi gwoździami. Była to odezwa, którą napisał Boka. Poświęcił na to całą noc. Odezwa została napisana wielkimi, drukowanymi literami, czarnym tuszem, a pierwsze litery słów, zaczynających każde zdanie, były krwisto czerwone. Wezwanie brzmiało następująco: Odezwa. Zagraża nam wielkie niebezpieczeństwo. Od dziś ogłaszam ostre pogotowie. Czerwone koszule chcą nas zaatakować i wypędzić z placu. Jeśli nie stawimy im odważnie czoła, stracimy nasze państwo. Nasz plac w niebezpieczeństwie, ale my będziemy na posterunku i obronimy nasze państwo nawet za cenę życia. Niechaj każdy wypełni do końca swój obowiązek. Przewodniczący. W tym dniu nikt nie miał ochoty na grę w Palanta. Piłka spokojnie odpoczywała w kieszeni Richtera, ponieważ właśnie do jego obowiązków należało przechowywanie sprzętu. Chłopcy chodzili wzdłuż i wszerz placu, rozmawiali o zbliżającej się wojnie, Znowu powracali do wywieszonej na parkanie odezwy i wielokrotnie, po dziesięć, a nawet dwadzieścia razy czytali pełne entuzjazmu słowa. Kilku chłopców nauczyło się na pamięć odezwy i bojowym tonem recytowało ją ze szczytu któregoś z sągów. Inni słuchali w dole tych słów z rozdziawionymi ustami, po czym biegli pod parkan jeszcze raz czytali, by w końcu samemu wdrapać się na jedną z twierdz i stamtąd wygłosić odezwę. Wszyscy byli podekscytowani, bo nigdy przedtem nic takiego nie wydarzyło się na placu. Musiało im rzeczywiście grozić bardzo poważne niebezpieczeństwo, skoro Boka zdecydował się na taki krok i osobistym podpisem opatrzył ważki dokument. Chłopcy znali już niektóre szczegóły. Tu i tam wymieniano nazwisko Gereba, ale nikt nie wiedział, jak to jest naprawdę. Boka z różnych powodów uważał za stosowne utrzymać w tajemnicy sprawę Gereba. Między innymi i z tego względu, że liczył na to, iż uda mu się przyłapać gereba na placu, na gorącym uczynku i z miejsca postawić go przed sądem. Nie przewidział jednak, że nemeczek na własną rękę znów się uda do ogrodu botanicznego, zakradnie się w sam środek wrogiego obozu i wywoła straszliwą aferę. O tym wszystkim przewodniczący dowiedział się dopiero dziś przed południem, po lekcji łaciny, kiedy w suterenie w której podczas przerwy woźny sprzedawał chleb z masłem, Nemeczek odwołał go na bok i wszystko dokładnie opowiedział. Na placu natomiast jeszcze o pół do trzeciej wiedziano niewiele. Panowała niepewność, wszyscy oczekiwali przewodniczącego.